Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Co warto kupić z danej marki. Dzisiaj przyjrzymy się produktom Vibo i tak się zastanawiałam, słuchajcie, bo tak czasami się zastanawiam, siedzę i się zastanawiam, czy w jednym filmie omówić, słuchajcie, Vibo i Lovely, ale stwierdziłam, że mam tego tak dużo, z czego oczywiście bardzo się cieszę, bo są to perełki wśród perełek, że powstaną dwa osobne filmy. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, a wręcz przeciwnie, że miło Wam będzie kolejny odcinek oglądać i spędzić czas razem ze mną. Ale co? No zacznijmy sobie już bez zbędnego przedłużania. Powiem Wam, że sporo mam produktów Vibo i stwierdziłam, że wszystkie już były na moim kanale. Jeżeli jesteście ze mną na bieżąco, no to z pewnością mnie już widzieliście, ale taki zbiorczy filmik się przyda, zwłaszcza, że są to tanie produkty, łatwo dostępne, no i jak się okazuje, dobre. Jeżeli chodzi o Vibo, no to ja głównie uwielbiam pudry tej marki i chciałam dzisiaj Wam pokazać cztery pudry. Tak, cztery pudry tutaj mam. Przede wszystkim mój ulubieniec, mój numer jeden, pewnie, no, znamy się już trochę i wiecie, o czym teraz będę mówić. Jest to puder serii Vibo Mood, która już na stałe weszła do asortymentu, bo miała być to edycja limitowana, natomiast nie jest już to limitka. Uwielbiam ten puder, przepięknie wygląda na twarzy, utrwala ten makijaż, trzyma go w ryzach na długie godziny i przepięknie pachnie. Ma taki żółciutki kolor, natomiast nie tworzy nam jakiejś żółtej skorupy na twarzy, nie wyglądamy jak kurczak z ulicy Sezamkowej, wyglądamy pięknie, twarz tak satynowo, przecudnie wygląda. Kosztuje on niecałe 30 zł, warto na niego polować, bo to jest naprawdę perełka. I kolejny puder, który uwielbiam, to jest ten serii Photo Ready Prepare and Finish Loose Powders. Tutaj są cztery pudry, które możemy mieszać lub stosować osobno, jak wolicie, chociaż ja w tej wersji, która nie jest wersją sypką, tylko tą w kamieniu, no to właśnie tak robię, że czasami mi się zdarza pojedynczo, ale do brzegu sama. Przepięknie wygląda ta twarz, jest wygładzona, makijaż jest utrwalony również jak w przypadku tego pudru, natomiast wydaje mi się, że ten jednak ma mocniejsze utrwalenie i mocne zmatowienie skóry, także czego chcieć więcej, przepięknie, przecudnie wygląda aksamitnie na twarzy i szczególnie mi się podoba, jak wygląda na czole, bo jak wiecie, u mnie to jest problematyczna okolica i żeby coś mi się sprawdziło, no to naprawdę musi być sztosem. Jeżeli chodzi o kolejny puder, no to mam tutaj Rice Powder i dokładnie nazywa się on Total Matte Effect i faktycznie jest to puder matujący, oczywiście jest to puder ryżowy, więc troszeczkę nam ten twarz wybiela, natomiast jeżeli używamy jego w małych ilościach, no to ta facjata wygląda zacnie. To nie jest taki mat jak na przykład Kryolan, ale jest to taki mat, który faktycznie kilka godzin pomoże nam przetrwać bez świecącej się facjaty, także jak najbardziej jest to produkt tani. No i produkt siostrzany, czyli Banana Loose Powder, czyli coś, co przepięknie pachnie bananowo. To jest już chyba moje drugie czy trzecie opakowanie. Używam go na całą twarz, natomiast u mnie lepiej się sprawdza jako puder pod oczami. Jest taki fajny, poręczny, więc do torebki można go złapać w podróż, służy jak najbardziej. Jest drobniutko zmielony, no i ładnie wygląda na tej twarzy. Nie jest to puder matujący, natomiast jest to puder utrwalający i twarz również wygląda na wygładzoną. Jest taka milutka w dotyku, także jak najbardziej Wam polecam. Jeżeli chodzi o bronzery, gdybym miała Wam, słuchajcie, powiedzieć, kupcie jeden, jedyny bronzer do swojej toaletki, to z pewnością byłby to bronzer z Vibo. Jest to bronzer, który nazywa się Beach Cruiser, czyli HD Body and Face Bronzer. Ja mam w odcieniu 01 Sandstorm i to jest perfumowany bronzer do ciała. No, ja go bardzo często pokazuję i jest u mnie spore zużycie. Już właściwie go denkuję i zapewne zaopatrzę się po raz kolejny. Jest to bronzer, który również dzisiaj mam na twarzy, przepięknie ociepla. Bardzo ładnie wygląda do opalenizny wakacyjnej, tudzież niewakacyjnej, solariowej. Ja wymyślam słowa. Opalenizny z solarium przepięknie się łączy ze wszystkimi innymi elementami makijażu, bo z jakim pudrem bym go nie użyła, z jakim podkładem, to cudnie wygląda. Jest łatwy w rozprowadzaniu i czy on pachnie?
pachnie. Tak, musiałam aż sprawdzić, no nie wącham go codziennie, powiem Wam. Czasami tak, ale faktycznie pachnie jak perfuma i jest to taki delikatny zapach, więc jeżeli któraś z Was nie lubi perfumowanych kosmetyków, no to nie ma tutaj się czego obawiać, bo to jest zapach, tak jak wspomniałam, bardzo delikatny i to jest cudo, to jest po prostu cudo. Uwielbiam również bronzery, ale to Wam bardziej powiem, o, tutaj w kasetkach. Ta kasetka wygląda tak, już jest troszeczkę podniszczona, a nazywa się 3 Steps to Perfect Face Contour Palette, czyli paleta do konturowania twarzy zestaw Light. Ona oczywiście przychodzi do nas z lusterkiem, natomiast postaram się to lusterko jakoś schować, żebyście nie cierpieli katuszy z widokiem. No jak widzicie, wygląda tak i jest używana, widać na załączonym obrazku. Ten bronzer jest idealnie chłodny, przepięknie wygląda na każdej karnacji moim zdaniem. Ten rozświetlacz jest taki wyważony, taki, można stworzyć nim taflę, jeżeli stosujemy go na mokro, natomiast róż to jest taki róż z poblaskiem, z poświatą złotą, także jak najbardziej uwielbiam i dosyć często zabieram w podróż ze sobą to trio, no bo trzy produkty razem to nie byle co. Jeżeli chodzi o produkty jeszcze do konturowania twarzy, no to nie mogłabym Wam nie pokazać po prostu tej kasetki, czyli tej skustomizowanej I Choose What I Want Custom Palette i oczywiście ja mam w pudełku, no bo wiecie, dobre pudełko nie jest złe, a wręcz jest rewelacyjne. Ta kasetka wygląda tak i mam tutaj produkty zarówno do rozświetlenia twarzy, jak i do przybrązowienia, do konturowania. Tutaj akurat, bo ja mam dwie te paletki, tutaj akurat mam, słuchajcie, rozświetlacz do twarzy, róż do policzków i emerald, i holograficzny rozświetlacz do twarzy, także trzy rozświetlacze i coś, słuchajcie, do... do przyróżowienia się, natomiast mam dwie te kasetki, w drugiej mam także bronzer, który Wam bardzo serdecznie polecam, który nazywa się Sweet Coffee, a z tych produktów, no to najbardziej lubię, słuchajcie, ten rozświetlacz, zawsze zapominam jak on się nazywa, gdzie on jest, gdzie jesteś dziadu, Sweet Candy, który prezentuje się następująco. Cudny jest. W ogóle ja uważam, że wszystkie te produkty, słuchajcie, może jeszcze takiego mini swatcha sobie tutaj zrobimy. Patrzcie, jaki piękny. Że wszystkie te produkty, te wkłady są rewelacyjne, więc jakich byście nie kupili, to jest po prostu sztos. Muszę po prostu chyba się wrócić po tę drugą paletkę i pokażę Wam, co tam mam w środku, także poczekajcie. Okej, i mam już tę drugą paletkę, właściwie drugą, ona była pierwszą paletą, słuchajcie, i to jest ta większa, bo tutaj Saba ile masz? Tu masz 9, a tam wcześniej Saba miałaś 4. Także no, ach, ja matematyczka. Muszę Wam pokazać te kolory, słuchajcie, ale najpierw je przysłonię czymś. Tak one wyglądają. Jak widzicie, tutaj jeden z nich, czyli Fiesta, na środku róż do policzków doznał znacznego uszczerbku. Natomiast proszę teraz do mnie nie pisać. Chciałam Wam pokazać właśnie te bronzery. Tutaj jest bronzer Chestnut i Sweet Coffee, róż do policzków Cayenne. Puder fiksujący to jest najsłabsza rzecz, najsłabsze ogniwo moim zdaniem i holograficzny rozświetlacz do twarzy, który zwie się Moonlight. Także jak najserdeczniej Wam polecam zaopatrzenie się w te wkłady, bo to jest coś, co wygląda przepięknie na twarzy, fajnie się blenduje, nie robi nam krzywdy, no i jest też kolorystycznym szałem. Jeżeli chodzi o kolejny kolorystyczny szał, to nie mogłabym, słuchajcie, tutaj nie wspomnieć o czym? O różu do policzków Vibo Ecstasy. Ja mam trzy kolory, natomiast tym moim ulubionym, który jest zamiennikiem jednocześnie Narsa, to jest odcień 1. Muszę Wam go pokazać. Wiem, że po raz kolejny, ale muszę. Tak on wygląda, to jest taki różowy róż z poświatą złotą. Przepiękny, przecudnie wygląda. Jest to róż rozświetlający, także jeżeli nie lubicie takiego blasku, no to oczywiście nie polecam, ale wygląda on przecudnie, więc to jest coś, co lubicie mieć i to jest jedyny mój róż, jedyny ulubiony z ulubionych, jeżeli chodzi o Vibo. Natomiast coś, co towarzyszy mi już od dawna i wiele razy mówiłam w makijażu o tym produkcie, no to oczywiście jest to kredka Vibo Incredible Black. Uwielbiam ją, również dzisiaj mam ją na linii wodnej. Nie jest to coś, co być może przetrwa 12 godzin, ale kilka godzin spokojnie przetrwa i jest to czarna czerń, a jak wiecie, ja czarną czerń uwielbiam i czarna czerń jest w cenie także jak najbardziej. I róż, który katuję, i jest to już moje chyba trzecie opakowanie, jest to róż, który zwie się Burlesque.
i które wygląda następująco. Fajna szczoteczka silikonowa, która wygląda tak, on jest już na wykończeniu, dlatego wygląda jak wygląda, słuchajcie, aż płaczę tutaj ze szczęścia po prostu, że mam tyle fajnych kosmetyków z Vibo. Tak on wygląda, fajnie rozdziela rzęsy, trzyma się cały dzień. Miałam z nim taki mały problem, bo trochę mi się tutaj odbijało na dole, ale efekt jest po prostu tak rewelacyjny, że bardzo się cieszę, że kupiłam go z polecenia Hani Knopińskiej, czyli Digital Girl, naszej turbomania Turbo Królowej. Uwielbiam ten tusz. Jeżeli chodzi o brwi, również mam tutaj coś do pokazania i to jeden produkt, który był moim zeszłorocznym ulubieńcem i to nie byle jakim ulubieńcem, bo ulubieńcem roku, a mowa tutaj o kredce do brwi Vibo Feather Brow Creator. Tak ona wygląda, ja mam w odcieniu, zawsze mi się to myli, słuchajcie, nie mogę teraz tego znaleźć, ale wydaje mi się, że to jest ten ciemniejszy, ten dark. Tak ona wygląda, z jednej strony mamy produkt, natomiast z drugiej mamy czesadełko. Jest to produkt bardzo precyzyjny, zresztą on też w nazwie zawiera to słowo, precyzyjna kredka do brwi. Tak to wygląda, niesamowicie łatwo, szybko i przyjemnie się maluje tym produktem brwi, także jak najserdeczniej Wam polecam, to już jest chyba mój czwarty egzemplarz, no i to nie było moje ostatnie słowo. Jeżeli chodzi o korektor, to uwielbiam ten korektor Cushion Concealer, on nazywa się Contour Concealer, ja mam w odcieniu Porcelain. Myślę, że to jest taki niedoceniany korektor, a ja go bardzo lubię, taki w poduszeczce. Jest to taki kolor, słuchajcie, być może troszeczkę wpada w różowe tony, takie pomieszane pomarańczowe z różowym, ale bardzo ładnie wygląda pod okiem, jest to takie średnie krycie, nic się tam nie dzieje, żadna Sahara pod oczami, także ja z niego jestem zadowolona i również Wam polecam. I ostatnie produkty, jeżeli chodzi o cienie, słuchajcie, no to ja z paletami Vibo niestety jak dotąd się nie polubiłam i nie widzę jakoś zmian, jeżeli chodzi o ten aspekt. Natomiast mam cienie, oczywiście chodziło mi o pudrowe cienie, natomiast cienie w kremie bardzo lubię i muszę Wam polecić dwie błyskotki, o których zapewne wiecie. Jeden to jest glitterowo-metaliczny, zastygający cień do powiek, ja mam w odcieniu 02 z tej wcześniejszej kolekcji Vibo Mood, natomiast drugi to jest ten z odcień od Katosu i to jest numer 1 Venus. Wygląda przepięknie, bo tutaj słuchajcie, są drobiny i czerwone, i różowe, i srebrne, i złote, no po prostu cała tęcza tutaj się kryje, przepięknie wygląda, zwłaszcza w kącikach zewnętrznych, ale szaleńcy tacy jak ja stosują go również jako, nie chciałam powiedzieć eyeliner. Nie, chociaż jako eyeliner też można, ale jako rozświetlacz i wygląda przecudnie, uważam, że jest to coś oryginalnego. I ostatnia rzecz, również z kolekcji Katosu, która wzbudziła sporo kontrowersji, bo jest to coś takiego, oczywiście jest to rozświetlacz Galaxy, mam tutaj opakowanie, no bo co, nie mogłam się pozbyć opakowania. Mówię o tym jako o rzeczy kontrowersyjnej, bo jest to taki rozświetlacz z drobinami. On był w osobnym teście na moim kanale, zapewne widzieliście, ale to jest po prostu kula dyskotekowa, prawda? No, kula dyskotekowa, bo jak inaczej to nazwać, to jest taka sylwestrowa propozycja i dlatego mówię, że nie jest to propozycja dla każdego, aczkolwiek ja sobie ten produkt bardzo chwalę, uważam, że wygląda przepięknie na mokro, na sucho i no... dyskotekowa kula, jak nic, no są tutaj drobiny brokatu, także jeżeli nie jesteście miłośniczkami drobin brokatu w rozświetlaczu, no to Wam odradzam, ale jeżeli tak jak ja lubicie się błyszczeć, jesteście takie sroki, takie po prostu team sroki Katosu, no to jak najbardziej Wam polecam. I to był już ostatni produkt, dajcie mi koniecznie znać, jakie Wy macie produkty i jakie Wy moglibyście mi polecić produkty z Vibo, no bo jak wiadomo, dobra tanioszka nie jest zła, a wręcz jest cudowna, także czekam na Wasze polecenia, bardzo mi miło było gościć u Was. Jeszcze na koniec chciałabym Was poprosić oczywiście o komentarz, o zostawienie śladu po sobie, no bo wiecie jak to jest z algorytmami YouTube'a, jeżeli wypiszecie jakieś komentarze, jeżeli dajecie łapkę w górę, jeżeli się odzywacie, dajecie znać, że ze mną jesteście, no to mój kanał jest, jak to się brzydko może mówi, promowany przez YouTube i mogę dotrzeć do większości
większej ilości osób, a jeżeli chcecie, żebym tutaj z Wami była, no to fajnie by było, żeby było nas więcej, żebyśmy miło i pożytecznie spędzali dzisiaj czas. Także jeżeli macie chwilę, zostawcie chociażby serduszko pod tym filmem. Dziękuję Wam bardzo. No i co? Czekam na Wasze podpowiedzi a propos kosmetyków Vibo. Ja na dzisiaj już się żegnam i dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia, mam nadzieję, w następnym filmiku. Cześć!